Jak co roku miasto organizuje obchody Święta Niepodległości? Plan uroczystości najogólniej rzecz biorąc jest zbliżony, jednak z pewnością dostrzeżemy pewne różnice. 11 listopada zapraszamy wszystkich mieszkańców Suwałk o 10:30 na mszę świętą do konkatedry, do kościoła pod wezwaniem świętego Aleksandra. Tutaj msza święta o godzinie 10:30, następnie uroczystości przeniosą się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzorem minionego roku w samo południe ze wszystkimi Polakami świętującymi 101. rocznicę odśpiewamy u stóp marszałka hymn narodowy. Oczywiście będą okolicznościowe przemówienia, złożenie kwiatów. Po wielu latach przerwy wraz z samorządem i mieszkańcami miasta świętować będą służby mundurowe i wojsko. Będzie więc salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy Suwalskiego Pułku, także udział również w uroczystości. Potwierdziły tutaj służby mundurowe. Cieszymy się bardzo, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Zatem zapraszamy wszystkich mieszkańców Suwałk, by wzięli udział w tym wyjątkowym, ważnym święcie dla naszego kraju, by byli razem z władzami tego miasta, z władzami regionu i wspólnie z nami świętowali. Wieczorem nie lada gratka dla melomanów w Suwalskim Ośrodku Kultury. Opera Straszny Dwór. Na scenie pojawią się artyści Teatru Wielkiego i Opery Narodowej, a obok nich muzycy Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Tomasza Labunia oraz zespół pieśni i tańca Suwalszczyzna. Jest to wydarzenie biletowane. No, z tego co wiem, rozeszły się te bilety jak przysłowiowe świeże bułeczki, zatem nabyć biletów już nie można, no, ale te osoby, które te bilety posiadają, można powiedzieć, są szczęśliwcami i będą mogły skorzystać z takiej prawdziwej uczty kulturalnej. Dzień wcześniej, w niedzielę, na spotkanie Małej Akademii dotyczące 100 lat niepodległości Suwałk zaprasza Muzeum Okręgowe.